Wina białych. Wina białych Europejczyków. Wina białych ludzi pochodzenia europejskiego. Bardziej to jest znane pod terminologią angielską white guilt. Wtłacza się nam poczucie winy, że to właśnie biali spowodowali największe krzywdy, największe zbrodnie na świecie. To biali kolonizowali, biali dręczyli inne ludy i narody i zdobywali przestrzeń dla siebie. Tak, biali opanowali Afrykę, gdzie żyli bardzo przyjemni ludzie, którzy nawzajem się mordowali i też mieli swoich niewolników, a swoich przeciwników potrafili zjadać, bo kanibalizm był całkiem powszechny w wielu miejscach w Afryce. Tak, to biali skolonizowali Amerykę Północną, wprowadzili tam cywilizację. Tak, biali zniszczyli Indian. Tak, to prawda. Biali wprowadzili tam swoje porządki. Biali nie byli tacy niewinni oczywiście i też używali siły, przemocy. Ale ci Indianie, którzy tam byli, to wcale nie były jakieś niewinne gołąbki. Oni między sobą jak walczyli, to potrafili wybić jedno plemię, drugie plemię co do nogi, nie pozostawiając ani dziecka, ani starszej osoby, ani nikogo. I teraz paradoksem jest to, że właśnie potomkowie tych plemion, które wybiły inne co do nogi, to teraz są w glorii chwały i teraz otrzymują wielkie dotacje od rządu i w ogóle pomoc i są wynoszeni na piedestał jako to rdzenni ludzie, mieszkańcy tej ziemi, gdzie przybyli ci niedobrzy biali. Oczywiście historia ludzkości nie jest rzeczą jakąś bardzo taką, że tak powiem, przyjazną i pokojową. I jedne narody, jedni ludzie wypierali drugich. I to jest po prostu normalny bieg historii. Z tym, że oczywiście najlepiej, żeby dochodziło do jakiegoś porozumienia i żeby jedna i druga strona mogła na tym skorzystać. Ale wracając do kolonializmu, który tak się potępia i uważa się, że to było takie potworne, ale kolonializm spowodował to, że Afryka zetknęła się z nowoczesną techniką i cywilizacją, gdzie dzięki kolonistom właśnie zlikwidowano wiele chorób. Angielscy koloniści w Indiach zbudowali tysiące studzień, dzięki czemu zlikwidowali wiele chorób. Nie mówiąc to, że angielski stał się językiem powszechnym i dzięki temu mogły też powstać Indie, mając ten jeden podstawowy język. Także sprawa jest znacznie, znacznie bardziej złożona. A poza tym Europa też była narażona na najazdy i na zabór sił zewnętrznych. Co robili Mongołowie, czyli Tatarzy, którzy tutaj przybywali do Europy? Oni nie kolonizowali, oni nie wprowadzali nowego porządku, tylko rabowali, gwałcili, palili i zachowywali się potwornie. Czy kiedykolwiek Mongolia powiedziała słowo przepraszam? Czy w ogóle im do głowy to nie przyjdzie? A największe lotnisko w Mongolii, Ulaanbaatar, jest nazwane imieniem Dżingis Khana, okrutnego przywódcy. Okrutnego przywódcy, który jak umarł, to tamtejszym wspaniałym zwyczajem zmuszono konie do biegu, przeganiano konie przez długi okres czasu, aż one padły. Tak dręczono te zwierzęta, żeby uczcić tego okrutnego przywódcę Dżingis Khana. I jest wszystko w porządku. A Indianie z południowej Ameryki, wspaniali Indianie, prawda? Wielka kultura, zresztą większa znacznie od Indian północnoamerykańskich. Tak, oni mieli duże osiągnięcia w dziedzinie architektury, w dziedzinie też astronomii i tak dalej. Ale mieli takie wspaniałe zwyczaje religijne, jak wyrywanie z żywcem serc i ofiarowanie tych serc swoim bóstwom.
a wyrwali serca swoim jeńcom, a jeńcy to byli też Indianie z innych szczepów, z innych terenów. Więc tacy to byli szlachetni i mili Indianie. Można powiedzieć, że Europejczycy też robili okrucieństwa. Tak, robili. Niemniej jednak pojęcie litości i miłosierdzia mieli zakodowane. Wiedzieli, że to jest coś złego. Natomiast w niektórych kulturach właśnie afrykańskich, czy południowoamerykańskich, czy azjatyckich, to w ogóle takie pojęcie nie istnieje. Nie istnieje. I to także litość, czy współczucie, to prawie, że nie istnieje. I to zostało w wielu wypadkach i do dzisiaj. Także ciągłe smaganie się, smaganie białych i ciągłe biczowanie białych, że są tacy niedobrzy, że są takimi potworami, że oni są właśnie przyczyną tego zła na świecie, jest i niesprawiedliwe, i po pierwsze nieprawdziwe. To jest po prostu nieprawda. A że ma to miejsce, to wystarczy zobaczyć jakieś filmy, przeczytać powieści, które są wydawane, gdzie zawsze biały człowiek jest tym złym człowiekiem. Jak się zobaczy jakiś film, gdzie jest wiele osób o różnej rasie, to ci biali są w zdecydowanej większości tymi złymi. I to jest nieprawdziwa propaganda i trzeba wyrzucić ze swoich umysłów i swoich serc taką propagandę i nie ulegać fałszywym emocjom, ponieważ wiele osób mających dobre serce i dobre intencje przyjmuje tą winę na siebie i bierze to za dobrą monetę, że to właśnie my byliśmy tacy, a tamci są dobrzy. I to doprowadzi do fałszowania historii, a często prowadzi też i do osobistych tragedii, kiedy osoby, które mają wpojone do głowy takie teorie, wyjeżdżają gdzieś sobie na wakacje, jakieś dziewczyny młode do różnych krajów, prawda? I tam, kiedy się zetkną z rzeczywistością, to okazuje się to dla nich często tragiczne. Także sursum corda, w górę serca i ocalmy naszą Europę. Ocalmy Europę, bo Europa przyniosła światu wiele wspaniałych wartości.